widzę tutaj piękne róże. Od kogo? Nie pamiętam. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a ze mną pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska i jej taneczny partner Kamil. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Dobry wieczór tak naprawdę. Jesteśmy tuż po odcinku Tańca z Gwiazdami. Pierwsze pytanie, bardzo proste. Jak się państwo czują? Dobrze, prawda? Ja się czuję dobrze. Emocje opadły? Opadły, no były olbrzymie, no ten miesiąc przygotowań był konkretny, no bardzo miłe uczucie, bardzo fajnie, że tu jesteśmy, mamy taką szansę. Nie, emocje właściwie to już opadły na którejś próbie, niestety. Czy nie było dzisiaj stresu? Był, oczywiście, że był, to się nie da bez stresu, ale myślałam, że będzie większy. Zastanawiam się, o czym się myśli, gdy jest się na tej wielkiej scenie i tylu ludzi patrzy akurat w waszym kierunku. To jest błąd. Ja myślałam o krokach, czy wszystko wytańczę, ponieważ cały czas słyszałam na treningach na temat kroków i chciałam te kroki rzeczywiście wytańczyć, a nie wiem, czy to jest dobry sposób na ten taniec tu. Jeszcze, no, nie wiem, Myślę, że Małgosia, taka zbyt duża analiza no nie pomaga. No, trzeba właśnie być w tej konkretnej chwili, w konkretnym miejscu, nie analizować na bieżąco kroczków, no bo może to pewnie przysporzyć jakichś mikrokłopotów. A jeżeli mogę odpowiedzieć za siebie, no to powtórzę się. No, przepiękne są to uczucia. Przepięknie też czułem się, będąc z Małgosią we dwójkę na tym parkiecie, przy tym zgaszonym tutaj świetle na początku. Tak, jakieś dymy w ogóle, dymy, prawda? Dokładnie. To była niespodzianka dla nas, te dymy. Jak księżniczka z bajki, to prawda. No i teraz widzę tutaj piękne róże. Od kogo? Nie pamiętam. Nie wiem, czy córka moja mi tego nie przyniosła. Myślę, tak? Ja to w ogóle tak... Słyszałeś, jaką mieliśmy piosenkę? W objęciach anioła, kochana. Czułam się bezpiecznie. Kto dzisiaj wspierał na widowni? Moje córki. Julka, Marcelina, Asia Jarmułowicz i Kasia. Wiemy, że pani jest znana przede wszystkim właśnie z wielu fantastycznych ról, ale jakby ja od dzieciństwa kojarzyłam Grażynkę z Klanu, a tam pani córkę gra pani Agnieszka Kaczorowska, która wiem, że trzymała mocne kciuki. Czy udzieliła pani jakiejkolwiek rady? Tak, na początku, jeszcze przed treningami. Tak, byłyśmy w kontakcie oczywiście. Przepraszam, muszę skończyć, dobrze? Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję ci, Kamil. Dzięki.